Dzień dobry, kochani. Mam trochę szalone włosy dzisiaj, ale dopiero jak pójdę do szkoły, one mi się już na spokojnie wyprostują. Póki co wyglądam ciekawie, ale za chwilę one będą wyglądać fajnie, jutro oklapną. Ogólnie witam się z wami w takim luźnym vlogu z mojego typowego dnia szkolnego. Stwierdziłam, że sobie wam go nagram, bo ja bardzo lubię nagrywać poranki, a dzisiaj mam odwołane dwie pierwsze lekcje, idę do szkoły na godzinę 9:50, plus bardzo prawdopodobne, że się trochę spóźnię, bo pociąg mam o godzinie 9:30, jadę tam 10 minut i zanim dojdę do mojej szkoły, to też trochę czasu mija. Dzisiaj też są urodziny mojej mamy, więc stwierdziłam, że zrobimy takiego szybkiego vloga. Mam nadzieję, że wam się oczywiście on spodoba. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz zapraszam was na inne moje social media. Tutaj macie nazwę, a w opisie macie do nich linki. Jak chodzę do szkoły, to wstaję jakieś około godziny 5:30, 6:00, no różnie. A teraz mamy godzinę 8:00, ja sobie dopiero wstałam i się czuję tak super, tak cudownie. Dopiero z domu muszę wychodzić o godzinie 9:20. To jest tak cudowne uczucie, kocham po prostu to i ja bym mogła tak codziennie, mimo że dzisiaj lekcja mam do godziny 16:00, więc gdy będę już wracać do domu, to będzie ciemno, ale trudno, my się tym nie przejmujemy, przynajmniej mogłam się trochę wyspać. I tak, lecimy sobie robić śniadanie, nie mam za bardzo pomysłu, co robimy, ale zrobimy najprawdopodobniej po prostu zwykłe płatki z mlekiem, bo to jest klasyk klasyków. A mimo że jem je bardzo często, to jeszcze mi się nie znudziły, muszę to zmienić, bo to jest zły nawyk. Ale jeszcze sobie pozwólmy dzisiaj. Lekki bałagan mam z tyłu, ale my się tym nie przejmujemy. Mamy godzinę 8:30, przechodzę teraz do porannej pielęgnacji. Przed chwilą wam pokazałam, jak myję sobie twarz. Teraz nakładamy krem i przechodzimy do makijażu. Jeżeli chodzi o makijaż, to ja się przestawiłam i powiem szczerze, że nie pamiętam, kiedy po raz ostatni robiłam takie czarne kreski. Mam ochotę je zrobić, ale dzisiaj jakoś nie do końca czuję na nie vibe, więc zrobimy sobie je w inny dzień i najprawdopodobniej pokażę to wam wtedy na TikToku. Nie wiem, czy każdy z was jest tego świadomy, ale ja współpracuję z marką Carpathry już od 1 sierpnia. I ostatnio wstawiłam taki filmik, który poszedł w mega duży viral. Na TikToku aktualnie ma 700 tysięcy wyświetleń, na Facebooku ma obsadę przez 200 tysięcy. I jak na TikToku są bardzo fajne opinie, komentarze, ogólne polubienia i to wszystko, to na Facebooku wylała się taka masa krytyki na mnie, bardziej na to, że wiecie, jestem wychudzona, że coś tam, coś tam, coś tam. I strasznie jest mi przykro, że połowa tych osób to są osoby, które mają na profilowym dzieci. Po prostu boli mnie to i szkoda jest mi tych dzieci, bo te komentarze są naprawdę bardzo takie ostre i wiadomo, ja jestem do tego przyzwyczajona, bo im jest więcej lepszych, tym jest oczywiście też więcej gorszych. I ja mam prawo też się do tego jakoś tak, wiecie, na spokojnie odnieść, bo teraz to tak stwierdziłam, że tylko wam o tym powiem. No ale komentarze tam są przerażające, tak samo przerażające jest ilość korektora, który właśnie nałożyłam i jakoś tak sobie po prostu ciapałam i w sumie zrozumiałam, że to nie jest podkład, tylko to jest korektor. Ale właśnie testuję sobie nowy korektor, taki korektor i jest bardzo, bardzo fajny. Teraz trochę go nałożyłam za dużo. Ogólnie to nastąpiła, słuchajcie, szybka albo właśnie bardzo taka nieprzewidywalna zmiana planów. I jednak moja mama mnie nie podwozi na stację, więc muszę wyjść po prostu pół godziny wcześniej z domu, więc praktycznie najprawdopodobniej spóźnię się na pociąg, ale dostałam tą informację dopiero teraz, dostałam tą informację w momencie, gdy ja już powinnam wychodzić. Będę się teraz ubierać, ale w ogóle za niedługo rozpoczyna się sezon, słuchajcie, na niby vlogmasy, aczkolwiek na moim kanale codziennie vlogmasów nie będzie, ale kupiłam sobie już kalendarz adwentowy, będziemy go otwierać. A teraz mam do wyboru dwa swetry. Pierwszy sweter to jest taka bardziej narzutka, więc wydaje mi się, że jednak wybierzemy ten, który troszeczkę wygląda brzydko, ale jak go założę, to już będzie bardzo ładnie.
Dzisiaj też będę sobie zamawiać prezent od siebie dla siebie na Mikołajki. Zamawiam go już teraz ze względu na to, że muszę to po prostu mieć w grudniu, a zamawiam sobie lampy do nagrywania. Ogólnie póki co mamy taką w miarę słabą jakość tych filmów, tego oświetlenia na filmie, ale już to się będzie zmieniać, bo inwestuję po prostu w lampy. Także tak się prezentuje ten sweter, teraz już wygląda fajnie, tutaj sobie można go, wiecie, fajnie zarzucić. Do tego założyłam jeszcze sobie takie o... beżowe dresy, które też wyglądają bardzo, bardzo fajnie. Ogólnie hit, po prostu zawsze jak jedę sobie autobusem, to jest po prostu pełen autobus i ktoś na pewno naciśnie ten stop. A teraz sobie stwierdziłam, że w sumie nawet nie pomyślałam o tym, żeby tego nacisnąć i wywaliło mnie totalnie w ogóle w jakieś dupne miejsce. Jestem w centrum tego miasta i nie wiem, mam tak z 15 minut na nogach do szkoły. W ogóle jestem stricte pod Jasną Górą. Jeżeli ktoś nie wie, to ja chodzę do Częstochowy, do szkoły i w ogóle mieszkam w Częstochowie. Ale szczerze, jestem po prostu zaskoczona tym, że jak można było nie wpaść, żeby nacisnąć jakiś przycisk. A teraz po prostu idę przez jakiś umarły po prostu jarmark w Częstochowie, nie wiem, jakiś stragany, po prostu wszystko jest pozamykane. Teraz mam kamerę nad sobą, ciekawe. Ciekawe. Ja autentycznie idę teraz przez takie jakieś menelownie. Znaczy ogólnie cała Częstochowa to jest jedna wielka menelownia, ale tutaj to ja jestem przekonana, że za chwilę po prostu będę musiała przed kimś uciekać, po prostu patrzę. Za każdą tą budkę, czy to jakiegoś menela nie mam, bo wolałabym jednak nie mieć kolejnych takich zabawnych doświadczeń, bo ostatnio wydarzyło się sporo takich mało ciekawych już sytuacji po prostu. No i wiecie, jeszcze na moją niekorzyść to przystanki w Częstochowie są co chwilę, praktycznie co chwilę, ale ja akurat jechałam takim autobusem, gdzie po prostu z 3 minuty jechałam w ogóle od mojego punktu celu, po prostu okazało się, że ten autobus nie zatrzymuje się tak często jak reszta. Więc teraz nie dość, że jestem już spóźniona, to jeszcze muszę iść do Biedronki, kupić sobie jakiekolwiek śniadanie, bo dzisiaj mam do godziny 16 w szkole. Ale przynajmniej jest vibe, tak? Po prostu w szkole tutaj nie działa nic i że nie ma po prostu vibe'u świątecznego. Nic nie jest tutaj, wiecie, jakoś ładnie ozdobione czy coś. Ale jakby było, to byłby mega vibe, bo widzicie, te budki to są takie budki z jakimiś pamiątkami, nie wiem, nie mam pojęcia. Ale przynajmniej mamy jeszcze jakikolwiek po prostu jesienny vibe. Ja już tęsknię z taką ładną jesienią. Idę teraz przy dosyć ruchliwej drodze. Nie wiem, czy mnie w ogóle słyszycie, ale w ogóle tu jest jakiś hotel. Pierwszy raz go widzę, ale wygląda ładnie. Ej, autentycznie, to jakby idę po raz pierwszy tą drogą, mimo że to jest jakby centrum, po prostu największe centrum w Częstochowy. Ale fajnie, wiecie, jest fajny, chłodny spacerek. Mózg sobie oczyszczam. Mega profit. Jedyny minus tego wszystkiego jest taki, że jest strasznie zimno. A ja mam na sobie taki sweterek i po prostu moje ręce już mi odmarzają, są całe czerwone. Trudno, trzeba się poświęcić i trzeba w końcu zamówić jakieś takie zimowe akcesoria, bo już mamy po prostu koniec listopada, a ja wciąż po prostu chodzę w jeszcze rozpiętej kurtce. Jestem już spóźniona 20 minut do szkoły. Jeżeli ogląda mnie ktokolwiek z mojej szkoły, to bardzo przepraszam. Nie chciałam się spóźnić. Nie zrobiłam tego świadomie. Już po prostu biegnę, widzę moją szkołę. Nie widzę mojej szkoły, ale za niedługo będzie moja szkoła, więc biegnę do niej, przepraszam. Ale przynajmniej mamy jeden profit z tego. Taki profit, że przynajmniej mogę do was pogadać i gadam do was dosyć sporo, bo tutaj nikogo nie ma, jest cisza, spokój. Trochę nieciekawa okolica, ale jest good. A tutaj, to się w ogóle stało, to jest jakiś totalnie nieśmieszny żart. Jestem zła, ale przynajmniej odkryłem jakieś ładne bloki w Częstochowie. Ej, naprawdę są mega ładne. Ciekawie. Jestem teraz już trochę bardziej w centrum, ale i tak idę teraz do Biedronki, to jakby różnica 5 minut, jak kupię po prostu coś tam na śniadanie, to tak naprawdę mi za bardzo nic nie zmieni. Bo i tak najprawdopodobniej będę już miała po prostu nieobecność, bo trochę się spóźniłam, ale... No cóż, no bywa czasami, tak? Ja jestem dobrą uczennicą, nie ma ze mną problemów, więc czasami się zbliżę.
kod oraz dowód zakupu z drukarki fiskalnej. Kupiłam sobie już, słuchajcie, sałateczkę, więc teraz biegnę po prostu już. Taki mam szybki chód i lecę do szkoły. A pierwsza jest chemia, więc fajnie byłoby jednak nie spóźnić się na nią jeszcze więcej, bo i tak jestem już spóźniona chyba z 20 minut. Czuję presję na sobie. Cześć! Zrobiamy fanów Polusi. My na nie. Dzień dobry, moi kochani. Słuchajcie, wróciłam właśnie ze szkoły. Zobaczcie, od razu, gdy zacznę mówić do telefonu, mój pies od razu chce po prostu ode mnie uciekać. Wróciłam teraz ze szkoły o godzinie 17. Pociąg mój przyjechał o godzinie 17.05 i już tak naprawdę maluję się i z powrotem wsiadam w samochód, więc będzie to na pewno ciekawy dzisiejszy dzień, intensywny, ale damy radę. Malowałam w trakcie usta i szczerze nie mam dlatego pojęcia, co ja do Was powiedziałam. Jestem też dosyć mocno prześwietlona, więc dajcie mi chwilę, aczkolwiek chyba nie ma aż takiej dużej tragedii. Poprawiam sobie teraz makijaż ze względu na to, że jedziemy na obiad albo bardziej dla mnie już kolację. Nie wiem, czy to, co mówię, ma jakikolwiek sens, ale ja mam nadzieję, że wiecie mniej więcej, o co mi chodzi. Jutro też mam sprawdzian i kartkówkę i jest to najprawdopodobniej najintensywniejszy dzień w ogóle w całym tym roku szkolnym. Sama się dziwię, że ja mogę tak powiedzieć, ale tak, tak naprawdę to jest jedyny taki dzień, kiedy mam aż tyle rzeczy. Że tak powiem, troszeczkę się zbytnio nie nauczyłam. Zobaczymy, jak mi pójdzie, bo jestem sprawdzona z języka angielskiego, więc to jest ok. A jeżeli chodzi o kartkówkę z języka niemieckiego, to może być trochę gorzej. Zobaczymy, mam nadzieję, że nie będę musiała tego poprawiać. Dla mnie z języka niemieckiego po prostu trójka jest wystarczająca, więc tego się trzymajmy. Słuchajcie, manifestujemy tą trójkę. Jutro też najprawdopodobniej nagrywam dla Was vloga, więc sobie wspólnie opowiemy o doświadczeniach po tym sprawdzianie. Ogólnie dajcie znać, co sądzicie o takich mega luźnych vlogach. W dzisiejszym dniu sporo się działo i dziać się też będzie najprawdopodobniej dużo jutro. Ale więcej Wam nie zdradzam. Słuchajcie, dokończę teraz ten makijaż, nałożę sobie jeszcze trochę pudru, poprawię brwi, mimo że jakoś ten makijaż w dzisiejszym dniu mi się w miarę okej trzyma. Zrobię to, co zrobię i widzimy się już raczej w drodze na burgery. Hejka, to już raczej koniec tego filmu. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie, a teraz zobaczcie, w jaki sposób przebiegała nasza urodzinowa kolacja. Tak tylko legalnie po prostu.